Internet ma wiele ciemnych zakamarków. Niektóre są naprawdę interesujące. Dziś przedstawiam Wam 10 dziwnych stron internetowych. Miejsce 10. Znani bez brwi. Zastanawiałeś się kiedyś, jak wyglądałby Twój ulubiony artysta, aktor czy po prostu ulubiona postać z bajki bez brwi? Już nie musisz się zastanawiać. Na tej stronie znajdziesz bardzo wiele znanych i mniej znanych postaci, które pozbawiono brwi. Miejsce 9. Pułapka. Żałuję, że trafiłem w ten zakamarek internetu, ale zgodnie z tytułem jest to kolejna dziwna strona internetowa. Tym razem odradzam wchodzenie na nią z pełnym żołądkiem lub podczas jedzenia i uwierzcie mi na słowo. W tym przypadku zakazany owoc nie smakuje najlepiej. Miejsce 8. Soundpad. Na tej stronie zgromadzono kilka odgłosów, jakie wydają zwierzęta czy dzieci. Nie byłoby w niej nic dziwnego, gdyby nie funkcja pozwalająca na uruchomienie kilku dźwięków naraz. Ostrzegam, jest Justin Bieber i kilka innych denerwujących kategorii. Dźwięk uruchamiany za pomocą klawiatury to kolejna okazja do zmarnowania czasu i wykazania się kreatywnością. Miejsce 7. Pogoda od Bruce'a Willisa. Kolejna strona z serii bezużytecznych, jednak ta przynajmniej spełnia jakąś funkcję. Możesz sprawdzić pogodę w każdym miejscu na świecie, a w bonusie zostaniesz zaszczycony widokiem Bruce'a Willisa. Miejsce 6. Wściekła orka. Na tej stronie nie ma nawet muzyki. Autor ograniczył się do stworzenia wściekłej orki, której niedoszłą ofiarą jest kursor myszy. Oczywiście nie krytykujemy tego wspaniałego przedsięwzięcia. My jedynie pytamy, jaki był cel twórcy. Miejsce 5. Hasające psiaki. Strona, która nie służy do niczego. Na psychodelicznym tle ujrzymy hasające szczęśliwe pieski różnej rasy, którym towarzyszy nieustannie zapętlająca się muzyka. Miejsce 4. Breadfish. To po prostu bezustannie przemierzające bezmiar wód oceanicznych chleby z rybą. Jedyną zaletą bądź wadą strony jest towarzysząca jej piosenka właśnie o chlebie z rybą, którą na przykład można kogoś zmęczyć lub zastosować jako karę dla niegrzecznych dzieci. Miejsce 3. Twórz niekończące się spirale. Jeśli bardzo, ale to bardzo nudzisz się przed swoim komputerem, wszystkie gry się znudziły, a strony, które lubisz, zostały już dawno obskoczone, internet ma dla Ciebie zajęcie. Przy odrobinie wprawy i wyczuciu na tej stronie możesz tworzyć spirale do znudzenia. Tak, to już wszystko. Miejsce 2. Zły dzień. Jeśli masz zły dzień, a w pobliżu nie ma nikogo, na kim możesz się wyżyć, ta strona jest właśnie dla Ciebie. Wychlastaj faceta węgorzem po twarzy, a na pewno Ci przejdzie. Szybciej, wolniej, w slow motion. Wszystko zależy od Ciebie. Miejsce 1. Kaczki są najlepsze. Strona pod tytułem Kaczki są najlepsze należy do tych bezużytecznych zakamarków internetu. Jedyne, co można na niej zrobić, to pojeździć kaczką po ekranie lub dostać oczopląsu. Chyba, że ktoś ma talent i potrafi zrobić coś, co bez sensu nie jest. W co oczywiście szczerze wątpię, ponieważ ciężko na niej stworzyć cokolwiek. Bojownice mają szansę wykazać się kreatywnością. To już wszystko, dzięki za obejrzenie do końca i poproszę Was o subskrypcję, jeżeli uważacie, że miło spędziliście ostatnie kilka minut. Przyjemnie będzie, jeżeli zostawicie łapkę w górę i zaproponujecie w komentarzach tematy na kolejną dyszkę. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich moich filmów równie ciekawych jak ten. Do usłyszenia, cześć!